No cóż, dobrze, to witam Was bardzo serdecznie na ostatniej odsłonie cyklu Praktyczny Wykład Nowego Testamentu Ewangelia według Łukasza. Oto dotrwaliśmy do końca nie tylko jednego semestru, ale drugiego semestru. No i przyznaję, że miałem olbrzymi problem z tym, jak wymyślić ten ostatni wykład. Wymyśliłem tyle, że wystarczająco szybko biegaliśmy przez ostatnie dwa semestry, przez te teksty, więc dzisiaj musimy po prostu zrzucić troszeczkę ciśnienia i po prostu przejść troszeczkę przez to, co nam zostało delikatniej. Nie ma szans, żeby opowiedzieć tak, żeśmy przechodzili przynajmniej przez niektóre fragmenty Ewangelii Łukasza, praktycznie prawie fragment po fragmencie. W niektórych miejscach zaczęliśmy troszeczkę to przyspieszać. No teraz nam zostało tyle materiału, że prawdopodobnie na jakiś, może cykl to dużo opowiedziane, ale na kilka wykładów z cyklu pozostałości czy okruszki z Łukasza pewnie by się coś jeszcze uzbierało. Między innymi trafiają się pewne teksty, które są po prostu trudne, a być może z takiej perspektywy, jaką Wam oferowałem przez te całe dwa cykle, a mianowicie z perspektywy retoryki hebrajskiej, być może niektóre z tych tekstów troszeczkę by nabrały jakiejś czytelności, albo no, zyskalibyście przynajmniej jakąś perspektywę do spojrzenia na nie jakoś nowym, świeżym spojrzeniem. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie jeszcze dalej. To, co plan jest na dzisiaj, zaraz opowiemy. Najpierw powiedzmy, co nam się udało. Tak? Łukasz, 24 rozdziały. Już to mniej więcej znacie na pamięć. Dałem Wam jakby takie przesłanki do tego, aby potraktować ten cały materiał jako tak dość ładnie poukładany, koncentrycznie. I przeszliśmy w pierwszym semestrze wszystko, co tutaj mi się działo od pierwszego rozdziału aż do chyba bodajże rozdziału 10-20. Poopowiadaliśmy, a do tej pory zajmowaliśmy się cały czas tylko tym materiałem, który był skoncentrowany między 10.21 a 19.28. Na ostatnim wykładzie skończyliśmy to, co, jak Wam powiedziałem, były takie dwie sekcje były, do których Łukasz w ramach tego całego tekstu zmierzał. I te teksty dedykowane były szczególnie wezwaniu do uczniostwa, i szczególnie one i te dwa takie przygotowujące je opowiadały jakby ogólnie o uczniostwie, o sferze służby, o oczywiście Jezusie, który zaprasza do uczniostwa. Poznawaliśmy w pewnym sensie pewne standardy i pewne wartości poprzez to, jak Łukasz pokazywał samego Jezusa. Ale ewidentnie Łukasz właśnie zmierzał do tego, aby skonfrontować czytelnika z wezwaniami Jezusa, właśnie do tego, aby zostać uczniem Jezusa, aby zostać Jego naśladowcą. No i to wszystko mamy za sobą. No i zostało nam cały materiał od 19.29 do 24.53, z tego co mi się wydaje. Tam chyba jakiś nowy werset sobie tam dorzuciłem. Wydaje mi się, że 53 powinien być, ale może się mylę. No, to jest po prostu ponad 5 rozdziałów, więc nie ma najmniejszej szansy, żebyśmy sobie dzisiaj to jakoś dokładniej pomawiali. Pomyślałem, że zrobię w takim razie coś takiego, że do każdej z tej sekcji, do każdego z tego bloku materiału
przedstawię wam pewien zarys koncepcji kontekstu, tak? Czyli przedstawię wam gry tematów, jakie Łukasz w ramach danego bloku tekstu dyskutuje i jak to poukładał i do czego w tych blokach tekstu zmierzał. To jest pierwsza rzecz. Bo chciałbym jednak, żeby jakby ta nasza cała opowieść o Łukaszu dopięła się, skoro żeśmy poświęcili sporo czasu na pokazanie tego ich tematów, jak one wyglądały na początku, w pierwszym semestrze i tam żeśmy dyskutowali nieco dokładniej, jeśli chodzi o ich też praktyczny wymiar, to chciałbym, żebyście zobaczyli, jak one się potem dopinają przez te teksty, które kończą tą całą Ewangelię. W związku z tym do każdej sekcji odrobinę o niej powiemy do czego zmierza i jakie są główne problemy, jakimi się porusza Łukasz, aby określone tutaj kwestie scharakteryzować, przedstawić. No i tyle. Tak? W związku z tym plan jest taki, że będziemy szli sekcja po sekcji takiej i przede wszystkim będę wam przedstawiał jakby ten przegląd kontekstu, tak? O czym przede wszystkim jest tam dyskusja. Troszeczkę odniosę to, co się tutaj dzieje, do tego, co było w tej sekcji paralelnej, czyli jeżeli wejdziemy do sekcji A1, materiał od 19.29 do 21.36, to troszeczkę przypomnimy, a co się działo w tym materiale, który był wcześniej, tak? Dlaczego ja wam to pokazuję jako takie bloki tekstu, które ze sobą są w dialogu, tak? Więc troszeczkę przypomnimy sobie te rzeczy, a następnie przejdziemy przez ten materiał, który jest w środku. No i spróbuję wam jakoś delikatnie naszkicować to. Być może przez to, jeśli ktoś z was cokolwiek pamięta z tego pierwszego kursu i o co tu w ogóle chodzi w tej koncepcji takiej budowy, no to może wam się coś podomyka, tak? No a jeżeli wam się nie podomyka, to przynajmniej po prostu będziecie mieć uporządkowany materiał w tych poszczególnych częściach i zobaczycie być może ile ciekawych myśli zostało postawionych obok siebie, aby wytworzyć określone przesłanie od Łukasza do nas. Dobrze. No to... Widzę osoby, które mogą nie mieć niestety specjalnie przygotowania do tej formuły, w jakiej opowiadam wam o Ewangelii Łukasza. To przynajmniej jedno zdanie dla was. Hebrajska retoryka biblijna pokazuje w oparciu o teksty biblijne to, że autorzy w sposób bardzo celowy układali treści i te ułożenie, którym aranżują dany tekst, jest zawsze taki, aby pomóc odbiorcy w wyciągnięciu, jakby w dotarciu do tego, co było jego podstawowym przesłaniem, jego autora, tak? Czyli stosują pewne układy, które mają pewne stałe miejsca, do których przesłanie danego tekstu zmierza. No i sami będziecie widzieć, że będę to podkreślał kilka razy, że dany blok tekstu zmierza właśnie do czegoś. W porządku, to nie ma co. A, jeszcze jedna rzecz. W waszych materiałach są tylko schematy takie blokowe, gdzie macie adresy poszczególnych części dla każdej sekcji. Natomiast... Przepraszam. Dobrze. Natomiast no nie jest tak, że wydrukowałem wam cały tekst od początku do końca dla tych wszystkich pięciu sekcji, tak? Więc liczę, że gdzieś tam Biblię macie gdzieś w okolicach siebie, tak? Jeżeli będziecie chcieli śledzić, to po prostu otwórzcie sobie Biblię. Natomiast dla dwóch sekcji, dla sekcji właśnie D1 i A1, te treści macie wydrukowane w swoich materiałach. W związku z tym tam będzie wam łatwiej po prostu patrzeć na to, jak to zostało poukładane. Dobrze. Jakieś pytania, jakieś wątpliwości? No dobra, to idziemy. No to zaczynamy od
sekcji E1. Tytuł, jaki mam? Jezus odrzucony przez swój lud w Jerozolimie. Czyli służba Jezusa publiczna poza Jerozolimą uległa zakończeniu całkowitemu. Jezus wraz z tym z tym blokiem po prostu jest już w Jerozolimie, w tej sekcji po prostu wkroczy do Jerozolimy i potem wszystko, co będzie dalej opisywane, dotyczy pobytu Jezusa w Jerozolimie i tego, co się tam dzieje. Tak? Dlaczego taki tytuł? Ano dlatego, bo pokazałem wam, że ta część centralna, w której Jezus się ujawnia jako Chrystus i jako Chrystus zaprasza do uczniostwa, otoczona jest takimi dwoma blokami, w których Jezus zostaje odrzucony przez swoich najbliższych. Wcześniej było to odrzucenie Jezusa w jego rodzinnym Nazarecie. Czyli Jezus pojawia się w synagodze, jest właściwie oczekiwanie od tych, którzy tam są, że czegoś będzie uczył. Jezus rzeczywiście je tam uczy, ale dochodzi szybko do spięcia, które to spięcie prowadzi do tego, że właśnie chcą go wyprowadzić i zrzucić ze skały. Tak? I co do zasady, co do sedna, właściwie to, co się dzieje w sekcji tej naszej najbliższej od 19:29 do 21:36 jest tym samym, tak? Najbliżsi, ale teraz rozumiani jako przywódcy duchowi, najbliżsi ze względów, jakby powiedziałbym, duchowych, teologicznych, tak? Czyli już nie według ciała, ale według służby Bogu, ci, którzy powinni rozpoznać Jezusa, no akurat mają dokładnie odwrotny plan wobec Niego, a dokładnie można powiedzieć taki sam, jaki mieli mieszkańcy Nazaretu, czyli po prostu jak go zabić, tak? No i, w takim razie po prostu spróbujmy, pozwólcie, że po prostu kilka takich elementów łączących te dwa bloki tekstu przywołam, tak? W obydwu częściach Jezus występuje jako prorok i jako nauczyciel. Poza tym w obydwu przypadkach odbiorcy nie mają właściwego zrozumienia pism. Jezus stara się im coś wyklarować. W obydwu miejscach, jak już powiedziałem, postawy względem Jezusa są od braku zaufania, niewiary, do agresji i woli zabicia włącznie. Tak? No niech nam tyle jakby wystarczy, plus to, że te dwie kategorie bliskości zostają tutaj jakby ze sobą zestawione. To teraz jak wygląda układ treści w tym całym bloku, w tej pierwszej odsłonie tego, co robi Jezus w Jerozolimie, w czasie służby publicznej. Bo można powiedzieć, że ten okres Jezusa w Jerozolimie można podzielić na takie części. Służba publiczna, potem jest czas z uczniami, kiedy spędza z nimi Paschę i dochodzi potem do jego wydania. Potem jest sąd nad Jezusem. Potem jest okoliczności ukrzyżowania. I potem zmartwychwstanie i to, co się dzieje po zmartwychwstaniu. Tak? To są jakby takie główne bloki, które jakby organizują te ostatnie rozdziały. W związku z tym popatrzmy teraz, jakby co się dzieje w ramach, jak Łukasz poukładał ten materiał w ramach tej służby publicznej po wejściu Jezusa do Jerozolimy, a właściwie od momentu, kiedy właśnie wkracza. Jeżeli byście spojrzeli, co się dzieje w wersetach od 19:29 do 44, to zobaczylibyście, że to jest właśnie dokładnie wejście Jezusa. Uczniowie w radosnych okrzykach wprowadzają go i tu jest jakby pierwszy zgrzyt, ponieważ oni go wprowadzają słowami, jeżeli dobrze pamiętam, z psalmu, tak? Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Natomiast faryzeusze reagują jakby takim alergicznym odruchem,
No i mówi on, zakaż im tego, niech tak nie mówią. Tak? No i rzecz polega na tym, że w tym momencie zaczyna to być jakby początkiem wypowiedzi Jezusa, takiej prorockiej i krytycznej wobec Jerozolimy. I tutaj mamy zapowiedź jego bardzo wprost o zbliżającym się sądzie wobec Jerozolimy. Tak? I zostaje nadane jakby, podany jakby wprost powód, tak? Bo nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Tak? Czyli Bóg w Chrystusie przychodzi do swojego ludu, a ci, którzy byli najbardziej odpowiedzialni za rozpoznanie Go, najbardziej wykwalifikowani, ale też najlepiej przygotowani, bo przypomnijmy sobie, że Jan Chrzciciel rodzi się w rodzinie kapłańskiej. Tak? Jest synem Zachariasza. Więc te parę dziesiąt lat wcześniej to środowisko właśnie kapłańskie dostało jako pierwszy sygnał, że Bóg zaczyna coś robić. Minęły te lata odpowiednie. Jan Chrzciciel rzeczywiście przeprowadził swoją publiczną misję i wprowadził Jezusa też w postaci takiej po prostu jawnej, oczywistej publicznie. No i okazuje się, że ci właśnie liderzy zareagowali całkowicie nieadekwatnie do tych wszystkich danych, jakie Bóg im wcześniej udzielił na temat tego, że coś będzie się coś się będzie działo zupełnie nadzwyczajnego w czasie tego pokolenia, życia tego pokolenia. Tak? No i tak to właśnie jest. Tu jest zapowiedź sądu. No ale co kończy ten cały blok? 21 od 5 do 36. Tam mamy bardzo rozbudowany opis zbliżającego się sądu i odpłaty na Jerozolimie, tak? Ze wszystkimi wskazówkami, z takim kosmologicznym po prostu opisem zbliżającego się sądu od Boga i tak dalej, i tak dalej. No, to jest pytanie, czy z jakim końcem to tam jest dyskusja. To jest właśnie ten na przykład jeden z tych fragmentów, ten ostatni tutaj w tym bloku, bardzo trudny interpretacyjnie i dla niektórych ludzi, biblistów, czy takich, którzy po prostu Biblię czytają, no staje się również pretekstem do tego, żeby porzucić wiarę w Chrystusa, ponieważ no są tutaj takie określenia, których oni nie potrafią wyjaśnić w ramach tego, że Jezus coś zapowiada, mówi, że coś się wydarzy wobec tego pokolenia, my to rozumiemy inaczej, albo tak jak oni to rozumieją, mówiąc krótko, wynika z tego, że Jezus nie mówi po prostu prawdy. Tak? Ten tekst jest bardzo trudny. I oczywiście nie mała szansy, żebyśmy go teraz przedyskutowali, ale z chęcią bym wam go zaproponował, ale przy innej okazji. Natomiast tak czy siak, ten sąd, widzimy, że tak czy siak pojawia się na krawędziach tego całego bloku. Tak? Zapowiedź sądu. Dwa razy Jezus pojawia się jako prorok. I motyw przyjścia, tak, tak, tak. Że wkracza, tutaj jest również, że po prostu w jakimś sensie też przychodzi, ale inaczej, co nie? Więc mamy motyw sądu. Co jest krok dalej? Dobrze. Jezus przychodzi do świątyni, no i okazuje się, że tam po prostu są ludzie sprzedający różne rzeczy. No i wyrzuca ich. Tak? Wyrzuca ich. Pojawia się świątynia w połączeniu z kontekstem finansowym. Tak? A co się dzieje od spodu tutaj, w fragmencie 21.1.4? Ktoś może przeczytać? Cztery wersety przeżyjemy. A podniósł się oczy, ujrzał bogaczy wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam dwa grosze. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś włożyła w niedostatku swojego wszystko, co miała na stołecznie. No, sytuacja wygląda mniej więcej tak, że u góry Jezus zarzuca de facto, myślę, że liderom, ale też uczestnikom jakby tego ich biznesu, że uczynili ze świątyni jaskinię zbójców. Tak? No taki zarzut już się pojawił kiedyś w przeszłości, jeżeli dobrze pamiętam, chyba u Jeremiasza. I, no i mówiąc krótko, pokazuje w ten sposób, że ci, którzy są w sensie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za świątynię, jej funkcjonowanie i to, aby była tym, do czego była powołana,
do czego była powołana. Możemy sobie przeczytać, czytając słowa modlitwy Salomona, kiedy no, opisuje właściwie i prosi Boga, jak chciałby, żeby po prostu Bóg odpowiadał właśnie na wszelkie modlitwy, wszelkie błagania, wszelkie prośby zanoszone właśnie w świątyni bądź w kierunku świątyni, tak? Więc okazuje się, że Jezus podejmuje się od razu bardzo ostrej krytyki tego środowiska kapłańskiego, arcykapłana, że w jakimś sensie jest odpowiedzialny za to, że to szczególne miejsce, które miało być znakiem dla ludzi, dla świata o Bogu Jahwe, jaki jest, zamieniło się zupełnie w coś kompletnie przeciwnego, w prywatny biznes. I po drugiej stronie pokazuje przykład kobiety, która jest no, skrajnie uboga. No i oczywiście jej ofiara w wartościach bezwzględnych jest, można powiedzieć, żadna, ale chodzi o to, co ona właściwie tym gestem wykonuje. Tak? Tym gestem daje do zrozumienia, że po prostu zdaje się na Boga co do siebie, co do swojego bezpieczeństwa. I to jest nagle przywołanie od nowa to, czym świątynia miała być, czym miało być przyjście do świątyni i zwrócenie się do Boga, tak? To jest taka opozycja. Co jest krok dalej? W następnym fragmencie jest krótka wzmianka, że oczywiście po tej aferze, tak, no to liderzy, mówiąc krótko, no nie chcemy mieć takiego Jezusa tutaj blisko, tak? Więc jest napisane bardzo krótko i wprost, że szukają sposobu, żeby go zabić. Mają tylko jeden problem. Akurat w czasie, kiedy Jezus jest w tej przestrzeni publicznej w okolicach świątyni, dookoła niego są ludzie, a ci liderzy, choć żyją z ludzi, to się ich boją i nie chcą, żeby lud wystąpił przeciwko nim. W związku z tym na razie swojego pragnienia spełnić nie mogą wobec Jezusa. Czyli od początku widzimy liderów w Jerozolimie, tych zupełnie najwyższych w tej hierarchii przywództwa duchowego, jako z definicji ustawionych negatywnie przeciwko Jezusowi. A co się dzieje po drugiej stronie? Tutaj was troszeczkę zaskoczę. No ale różnego rodzaju związki się pojawiają, w zależności od tego, co się chce o kimś powiedzieć, tak? Więc najpierw powiem, co tutaj jest, a potem powiem, dlaczego to połączyłem. We fragmencie 20:45-47 Jezus ostrzega swoich uczniów przed postawą uczonych w prawie, którzy, choć są uczonymi w prawie, osiągnęli taki status i taką jakby filozofię bycia, że zamiast pomagać słabych, tam jest wymieniona jakby imiennie wdowa czy wdowy, oni zaczynają na nich żerować. Tak? I Jezus mówi, że tacy no, otrzymają szczególny sąd. Szczególny. Po prostu, no, poważnego, mogą się spodziewać po prostu poważnego sądu. Dlaczego te dwa elementy połączyłem? Ponieważ myślę, patrząc jakby na tą całość, że Łukasz kolejny raz chce zobrazować postawę tych zupełnie najwyżej ustawionych liderów w Jerozolimie, jako tych, którzy i sprzeciwiają się Bogu, i służbie tym najsłabszym. A to są dwa główne kierunki, które Jezus z jednej strony oczekuje wobec swoich uczniów, ale w ogóle zawsze Bóg oczekiwał wobec tych, których ustanawiał jako liderów, jako przywódców w swoim ludzie. Tak? Mieli być oddani właśnie Bogu i służyć tym, do których zostali powołani. Tutaj okazuje się kolejny raz, że po prostu Łukasz pokazuje, że stan wewnętrznego rozpadu tych przywódców jest taki, że ani nie starają się, że właściwie przeciwstawiają się temu, co Bóg robi, poprzez to, że przeciwstawiają się Chrystusowi i chcą Go zabić, a z drugiej strony oderwali się zupełnie od służby tym najsłabszym, tym najniższym. Tak? Czyli jakby operowanie
odrzucamy tych od góry, odrzucamy tych od dołu, żyjemy dla siebie. Stąd też finansowy biznes w świątyni no, nie ma już nic wspólnego na poważnie ze służbą Bogu. Co się dzieje w kolejnym kroku? W 21 do 19 mamy, jak widzicie, dość 19 wersetów, ale one całe skupiają się właściwie na tym, skąd jest Jezusa autorytet. Przychodzą, jak znacie, ten fragment arcykapłani i ci przywódcy z Wielkiej Rady i pytają się Jezusa, powiedz nam, jaką mocą to czynisz, co nie? No i oczywiście Jezus, wiedząc z kim ma do czynienia, że to są tacy uczciwi ludzie i tacy, którzy naprawdę szczerze szukają prawdy i chcieliby poznać, skąd on ma tą moc, no to on im też zadaje, a powiedzcie najpierw w takim razie, jak uważacie, czyją mocą, czy jakby skąd pochodziła moc Jana Chrzciciela. No i oczywiście Łukasz, i nie tylko Łukasz, ujawnia tą wewnętrzną ich rozmowę, tak? I okazuje się, że oni wcale nie byli uczciwymi pytającymi, ani uczciwie stawiającymi w ogóle jakąkolwiek kwestię przed Jezusem, ponieważ właśnie, pojawia się tekst wprost. Lud rozpoznał w Janie Chrzcicielu proroka od Boga. Oni go nie uznali, nie przyjęli tego, co Bóg robił za ich pokolenia, na ich oczach, za ich życia i co było skierowane również do nich. Odrzucili to i nie odpowiedzieli. W związku z tym oczywiście dają niby wykrętną odpowiedź, że no nie wiemy skąd był autorytet Jana Chrzciciela. No to Jezus też im powiedział, że to ja też wam nie powiem i pozabawię, tak? Nawiasem mówiąc, ciekawa sytuacja, tak? Kiedy mamy nieuczciwego rozmówcę, niekoniecznie mamy obowiązek z nim za wszelką cenę uczciwie rozmawiać, bo ta osoba po prostu i tak to wykorzystuje tylko i wyłącznie pod swój własny interes, tak? I to jest ciekawa lekcja, szczerze mówiąc. Jezus nie czuł się w żaden sposób zobowiązany mówić im cokolwiek więcej, skoro oni od początku i tak wiedzą, co chcą z nim zrobić, tak? W każdym razie tu jest kwestia autorytetu Jezusa. I właściwie powiedzenie tego, że no, szukamy sposobu tak naprawdę, cokolwiek byś nam nie powiedział, to i tak szukamy sposobu, żeby cię uziemić, tak? Co jest w części, którą uważamy za paralelną, tak? 20, 47, 44. Otóż w tym miejscu sytuacja się odwraca i inicjatywa się odwraca. To Jezus mówi do tych liderów, a powiedzcie mi, jak to właściwie jest z tym synem Dawida, tak? Jak to z nim właściwie jest? No, czy to on mógł, ten Chrystus, to może być takim po prostu tylko zwykłym potomkiem syna Dawida, czy też musiałby być kimś innym, no bo jak wiecie, i tutaj przytacza psalm odpowiedni, tak? Jaki psalm? No, i jest, nagle mówi Pan do Pana mego i tak dalej, a tekst jest Dawida. Więc nagle no, wydaje się, że w sposób oczywisty sugeruje swoim odbiorcom Jezus, że Chrystus dla Dawida był jego Panem. Więc powrócił znowu temat, jakiego rodzaju autorytet stoi za Chrystusem. W środku zaś tego całego bloku mamy rozbudowany test Jezusa. Tak? Czyli liderzy nasyłają na niego różnych pseudouczciwych poszukiwaczy prawdy, no i zadają mu kolejne kwestie. Pierwsi pytają go, jak to tam z tymi podatkami i dla Cezara. No jak wiemy, odpowiedź jest porażająca. Czy ktoś nie pamięta odpowiedzi? Proszę? No, prawie tak, tylko że odwrotnie. I idea jest tego taka, że oczywiście i Jezus się odbija od podobizny oczywiście na denarze i tam jest podobno blizna tego Cezara i mówi mniej więcej tak, a może to nawet mam napisane, gdzieś tutaj jest w wersji zmodyfikowanej coś, znajdę. Oddawajcie więc, co jest cesarskie cesarzowi, a co jest Boże Bogu.
Wydaje się, że no, odpowiedź jest porażająca, bo jednak w myśleniu żydowskim w sposób oczywisty taki tekst moim zdaniem powinien się gdzieś tam odbić od pierwszej Mojżeszowej i od faktu, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo. Cokolwiek w tym momencie autor miał na myśli, to jednak te wyrażenia padają, tak? I w związku z tym no, nie tylko rozbija Jezus tutaj no, zupełnie jakieś takie próby podchodów pod Niego, ale trzeba powiedzieć, że w sposób bardzo zasadniczy odpowiada nawet przygodnemu słuchaczowi coś bardzo ważnego, jaki kierunek obrać w życiu. Drugi test to jest z kolei od Saduceuszy, tak? I tam jest kwestia tej kobiety, która miała męża, ten mąż miał 7 braci, on umierał, a potem z racji, po kolei po prostu oni przejmowali na zasadach prawa lewiratu po prostu ją jako żonę, aby zbudzić potomka swojemu umarłemu bratu i tak dalej, no i oczywiście kwestia, a po zmartwychwstaniu, czy ją będzie żoną. No, wszystko się zgadza, tylko że Jezus mówi, że po prostu kompletnie nie czujecie tematu, co będzie po zmartwychwstaniu, tak? Poza tym się wszystko zgadza. I to jest ten cały tekst w samym środku i na krawędziach bocznych jest wyposażony w takie stwierdzenia, które pokazują, że ile razy próbowali, tyle razy im się nie udało, tak? Chcieli przetestować Jezusa, ale nie znaleźli żadnego jakby sposobu na znalezienie haka, a nie na wykazanie jakiegoś jego błędu. Cały test kończy się mniej więcej w taki sposób, że nie zdołali go złapać na słowie przed ludem, a nie mogąc wyjść z podziwu nad jego odpowiedzią, zamilkli. I potem cały ten blog jeszcze na końcu mówi, a odpowiadając na to, że Jezus znalazł odpowiedź dla tych Saduceuszy o tej żonie i wielu mężach, a odpowiadając na to, niektórzy z uczonych w piśmie rzekli, nauczycielu, dobrze powiedziałeś, gdyż już nie odważyli się go pytać o cokolwiek. Czyli w tej przestrzeni publicznej, kiedy Jezus się pojawia w Jerozolimie, okazuje się nie tylko tym prorokiem, który sądzi swój lud i zapowiada wobec niego sąd, ale w miejscu centralnym okazuje się tym dobrym nauczycielem, który... I to jest ciekawe, wobec takiego napięcia, jakie jest przeciwko niemu, w tym centrum oferuje odbiorcom bardzo konstruktywne odpowiedzi. Tak? Bo on nie tylko z jednej strony rozbraja tych, którzy chcą na niego zapolować, ale rzeczywiście przy okazji pokazuje pewne możliwości odczytania tekstu prawa, które po prostu pokazują, że na przykład Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, w tym sensie, że po prostu ci, którzy umarli, żyją, czego oni nie byli w stanie jakby dojrzeć, czytając te teksty, pokazuje, że być może rzutowanie na przyszłość za zasłoną wszystkiego, co tutaj widzimy i jak praktykujemy nasze życie tutaj, może być po prostu błędne z definicji, ponieważ za zasłoną będą po prostu pewne inne sytuacje, inne okoliczności i inny sposób istnienia. Więc powiem wam, że byłem zaskoczony, jak bardzo konstruktywne odpowiedzi tutaj się pojawiają. Jak bardzo Jezus wybrnął z tego, że z jednej strony jest na niego polowanie, a z drugiej strony, jeżeli ktoś przyszedł i nie jest świadomy tego, że ktoś na niego poluje, to słuchając tego i tak mógł wyjść zbudowany, tak? Mógł wyjść pouczony. No dobrze. Jakieś pytania? Proszę? Nie ma na to odpowiedzi. Nie, ja przypuszczam, że pytań było dużo, ale Łukasz ze względu na to, że książkę po prostu potem trzeba gdzieś nosić, to może być ciężkie, niewygodne, to ograniczył się do 2. Dobrze, chciałbym wam zaproponować wejście na sekundkę w jeden tekst tutaj, aby troszeczkę zobrazować jakby poziom deprawacji, jaki udało się osiągnąć liderom. Udało się, tak.
Dlatego przez chwileczkę się zatrzymam tutaj nad tym fragmentem sekwencji D20 od 1 do 19. Nie macie tego w wydrukach, także musicie sobie zerknąć do tak. Nie będziemy tego czytać w całości. Pokazuję wam tylko kontekst. Tekst, do którego zajrzymy, to jest fragment od 9 do 16a, ale chcę, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. Zaczyna się cała historia właśnie od tego pytania liderów do Jezusa, skąd jest twój autorytet de facto, tak? Skąd jest ta twoja moc? No i Jezus im chciał odpowiedzieć, ale oni nie chcieli grać uczciwie, więc po prostu skończyła się dyskusja. To jest jedna rzecz. Czyli jakby skąd jest twój autorytet, ale tak naprawdę tutaj w tym momencie pokazane jest to przez tą ich wewnętrzny dialog, jaki prowadzą w swoim gronie, że odrzucili to, co im dał Bóg. Odrzucili proroka, odrzucili Jana Chrzciciela. I oto jest stwierdzone to jasno, tak? Oni zaś rozważali to razem mówiąc między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to rzeczy czemu więc mu nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas, jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Więc widzimy to. Ci liderzy nie przyjęli Jana i mu nie uwierzyli. I taka jest prawda i to sobie oni sami stwierdzają. Tak? No i teraz problem polega na tym, że jeżeli nie przyjęli tego, który rzeczywiście został posłany od Boga, no to mówiąc krótko, jaki jest stosunek do tego, który posłał tego Jana Chrzciciela. I to jakby ta cała scena ujawnia ich wnętrze. I trzeba powiedzieć, że to, co jest z kolei poniżej od 16b, też pokazuje, jakie będą konsekwencje kogoś, kto ma akurat takie wnętrze. Tak? Tutaj czytamy o tym kamieniu odrzuconym przez budowniczych, ale też o kamieniu, który jak na kogoś spadnie, to nie ma siły, tak? To miazga. To są cytaty z Izajasza, prawdopodobnie również z Daniela. I teraz jakby w takim otoczeniu Jezus kieruje do tych liderów podobieństwo o właścicielu winnicy, który wynajął ją wieśniakom. I chciałbym po prostu, żebyśmy się na tym chwileczkę skoncentrowali. To już wam przeczytam. I począł mówić do ludu to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Podobnie więc posłał innego sługę, lecz oni i tego obili i znieważyli i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także i tego poranili i wyrzucili precz. Rzekł wtedy właściciel winnicy, co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego, może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Tak, przenigdy to już jest w mojej wersji troszkę dalej. Ale chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli, co Jezus właściwie powiedział tym ludziom przez to podobieństwo. Winnica jest dość takim standardowym obrazem Izraela, jeśli chodzi o teksty biblijne i właśnie takie języki obrazowe. Więc przynajmniej tu mamy jakąś jasność. Wydaje mi się, że dla każdego Żyda będzie też jasne, że to Bóg założył Izrael, więc w pewnym sensie, co się tutaj dzieje w warstwie podstawowej, myślę, że mamy jasne. Jezus mówi, Izrael jest dziełem Boga, tak, a wy, liderzy, jesteście jakby powołani do tego, aby tą winnicę, o nią się troszczyć, aby wydawała owoce. Tak? No i okazuje się, że w ten sposób obrazowy
Jezus mówi, że no, posyłani byli różni. No i to znowu wiemy z tekstów Starego Testamentu, że ten język jest taki podobny. Tak? Wysyłałem proroków, tych, siam, tych, owam, tych, ale oni nie reagowali. Tak? Oni, Izrael. Pewna taka dość uparta postawa Izraela jest tutaj jakby odbita przez tą wielokrotną próbę doproszenia się o owoce, czyli mówiąc krótko, o życie, które jest poddane Bogu rzeczywiście, tak? I okazuje się, że Izrael miał z tym permanentnie problem przez wieki. I to czytamy od Mojżesza, tak? Od Mojżesza do czasów współczesnych Jezusowi. I Jezus mówi, że tak było w tym, i teraz, mimo tego, że ten właściciel był tak cierpliwy, tak, doszedł do momentu, w którym mówi, nie wiem, co dalej jeszcze mogę zrobić wobec nich, tak? Poślę mojego syna. Może jego uszanują. I teraz Jezus przedstawia tych wieśniaków, czyli w naszym kontekście tych liderów, z którymi rozmawia. I w sposób obrazowy, jakby, ale mówi wprost, co jest w głowach tych wieśniaków, tak? Co jest w głowach tych liderów w stosunku do syna właściciela? Z pełną świadomością tu jest. I to jest właśnie klucz, tak? Bo przez to podobieństwo Jezus mówi im nie tylko tyle, że po prostu no. Wy po prostu no, błądzicie i dlatego pewnie mnie teraz zabijecie, no ale w gruncie rzeczy jesteście fajne ludki, tak? No mówi, no jesteście w miejscu, w którym dobrze wiecie, kogo chcecie zaciukać. I wiecie co, można powiedzieć, że ten fragment może jest mało praktyczny, tak? Bo to macie, mam tą praktyczną stronę Ewangelii Łukasza. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że wiele zarzutów, które Jezus wcześniej stawiał różnym liderom, trzeba powiedzieć, że też były one zagrożeniem dla tych nowych uczniów, które on dopiero kształtuje. I trzeba powiedzieć tak, że dobrze się moim zdaniem, nie wiem, chyba przerazić, no, jaki stan może osiągnąć ktoś, to zaczyna mnie nie najgorzej, ale poszedł takimi drogami, że na końcu w pewnym sensie wprost stawia się w opozycji do Boga, do Jego celów, do Jego działania, do Jego zbawczych celów i stawia swoje, ten ktoś stawia swój własny interes nad to, co Bóg chciałby dla człowieka zrobić. No, powiem wam, na mnie to zrobiło olbrzymie wrażenie. No dobrze. No to lecimy dalej. Sekcja D1. Ona z kolei, moim zdaniem, jest rzeczywiście dość tak praktycznie w pewnym sensie zorientowana. To jest sekcja, w której Jezus po tej części publicznej jest razem najpierw w czasie wieczerzy paschalnej, a potem w ogrodzie modli się tuż przed jego wydaniem i uwięzieniem. Tytuł nadałem taki: Jezus przekazuje królestwo uczniom i drugi przystęp szatana. Dlaczego mówię drugi? Ponieważ, jak może ktoś z was pamięta, ten cały blok 21:37 do 22:65, tak? On koresponduje do kuszenia Pana Jezusa. Tam był pierwszy przystęp diabła. I tam w takiej bardzo zwięzłej formie ten opis kuszenia pokazywał właściwie no, zupełnie fundamentalne linie ataku diabła, czy linie jakby, no tak, linie ataku bądź linie zagrożenia, jakichś konkretnych po prostu kierunków upadku, jakie może podjąć lider, kiedy no staje na takiej ścieżce, tak, lidera, tak? I
mówiąc najzupełniej ogólnie, chodziło o coś takiego, że diabeł mówi: weź sobie coś teraz, sam, dla siebie, podkreślając to, że może sięgnąć po zaszczyty, może sięgnąć po zabezpieczenie, może sięgnąć po bezpieczeństwo swojego życia. Tak? Takie elementy. Chodziło o to, żeby sobie to Jezus wziął sam. Tak? Wziął sobie sam na swoich własnych warunkach, na swoich własnych, wedle swojego własnego uznania i czasu. Jezus się przeciwstawił takiemu podejściu. Tak? I teraz to kuszenie, to też warto by tutaj przypomnieć, miało szczególny porządek. Zaczynało się od chleba, bo była kwestia głodu Pana Jezusa. Potem była oferta władania nad królestwami świata. A w końcu była kwestia takiego testu, czy rzeczywiście aniołowie ochronią Jezusa, gdyby się rzucił ze szczytu tam świątyni. Tak? I taki mniej więcej jakby porządek tego wszystkiego tam był. I trzeba powiedzieć, że ten porządek w pewnej części centralnej tej sekcji naszej, tej D1, 21, 37, 22 do 65, powróci. Zmianka o tym, że diabeł odstąpił od niego do pewnego czasu. Dokładnie, co nie? To teraz zróbmy pierwszy krok przyjrzenia się do tej sekcji D1. Zrobimy to krokowo, bo tam się dość dużo rzeczy dzieje. Na razie popatrzmy na nią zupełnie ogólnie. Czyli to się składa z takich trzech bloków tekstu. Tak? Sekwencja A to jest 21. Mniejsza o adresy. W każdym razie ta pierwsza sekwencja to jest coś takiego. To jest scena, w której widzimy, że Judasz decyduje się wydać Pana Jezusa liderom. To jest pierwsza scena taka. Zaraz za tą sceną widzimy, że Jezus posyła swoich uczniów, aby przygotowali miejsce na Wieczerzę Paschalną. I gdybyście to czytali, a ta sekcja jest wydrukowana tam troszeczkę dalej w całości w waszych materiałach, to zobaczylibyście, że to nie było takie zwykłe wysłanie uczniów. Weźcie to, skoczcie na miasto, krzyknijcie, kto ma wolną salę. I jak wam ktoś odpowie, że ma wolną salę, to tam po prostu idźcie i przygotujcie, tak? Nie, to jest. To całe zdarzenie to ma wymiar takiego aktu prorockiego, tak? Uczniowie się pytają, jak to ma zrobić, a on im mówi: pójdziecie, spotkacie, zobaczycie, idźcie za tym, zapytacie i tak dalej, tam przygotujcie, tak? I potem. Oczywiście musi zaistnieć potwierdzenie, więc uczniowie idą, spotykają, jak im powiedział, i tam przygotowali. Czyli co to się tutaj naciska? Co to za historia? No cię właśnie przeskoczyło. Czyli ta górna, pierwsza sekwencja ma właśnie takie dwa człony. Fakt, że po prostu liderzy poszukują jakiegoś sposobu, żeby uwięzić i skazać Jezusa, i Judasz wychodzi tutaj jakby naprzeciw tym ich poszukiwaniom, a potem Jezus angażuje właśnie w taki akt prorocki Piotra i Jana, aby przygotować wieczerzę paschalną. Odpowiada temu coś na dole, ale w podobnym takim układzie, tak? Tu już Jezus jest w ogrodzie i dochodzi do tego, co ten fragment z Judaszem zapowiadał. Otóż Jezus zostaje uwięziony, schwytany przez grupę liderów i ich różną służbę właśnie pod przewodnictwem Judasza, który ich tam sprowadza do ogrodu, i Jezus zostaje schwytany. Natomiast w drugim fragmencie znowu widzimy Piotra, jak tam wcześniej był zaangażowany, ale tym razem Piotr, to jest scena, kiedy, która opisuje jak Piotr się zapiera. W pierwszej chwili możecie się dziwić, dlaczego no, scena zaparcia Piotra nagle tutaj z aktem przygotowania wieczerzy paschalnej. Otóż, gdybyśmy przeczytali te fragmenty dokładniej, to byśmy, i oczywiście to, co jest w środku, to byśmy zobaczyli, że
ta scena zaparcia się Piotra nie jest taką prostą sceną zaparcia się Piotra. Jest to w tym sensie prosta, że on to robi, ale wcześniej został o tym poinformowany, że to się stanie. On wcześniej powiedział, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Jezus mu z kolei powiedział, że nie tylko to zrobi, ale zrobi to jeszcze zanim kur zapieje, czyli za chwileczkę. Ale potem jeszcze mówi mu parę innych rzeczy. W związku z tym, o tym, o czym mówi, to jeszcze za chwileczkę. Natomiast chodzi o to, że w tym momencie ta scena dla Piotra, podobnie jak ta scena wcześniejsza z przygotowaniem kolacji paschalnej, jest jego doświadczeniem władania Chrystusa nad tą sytuacją, w której teraz jest. Tak? Mówiąc krótko, rzeczy dzieją się na pozór przeciwne Jezusowi, jakby temu wszystkiemu, co uczniowie sobie wyobrażają, że Jezusowi w Jerozolimie się powinno przytrafić, lub co Jezus powinien zrobić w Jerozolimie, a mianowicie przejąć władzę, stać się tym Mesjaszem, królem, władcą itd., itd. A tymczasem Jezus im pokazuje, że dzieją się może z waszego punktu rzeczy, widzenia rzeczy dla mnie złe, ale ja wam pokazuję, że dzieją się te rzeczy, które się powinny wydarzyć i ja nad tym nie tracę kontroli. Tak? Stąd takie połączenie tekstów na krawędziach. A teraz, co się dzieje w tej części środkowej? No to tu się dużo dzieje. Teraz te elementy na krawędziach nas już nie interesują. Popatrzmy, co się dzieje w środku, w czasie tej wieczerzy paschalnej, ale nie tylko, bo ostatnie fragmenty to już jest Jezus w ogrodzie, modli się, uczniowie mieli się modlić, ale śpią. No trudno. Łukasz ułożył ten cały materiał również zupełna nowość, symetrycznie. Pierwsza warstwa, zajrzymy do niej za chwileczkę, bo to jest dla mnie tekst, który jest na wielkim wyzwaniem, no w każdym razie jakimś wyzwaniem. Widzimy Jezusa w czasie tej wieczerzy paschalnej jakby no, początki jakby no, Jezus wyraża swoją radość z tego, że jest z nimi, że może dojść, że doszło do tego, że właśnie jest z nimi i może jest spożyć tą wieczerzę, zanim doszło do jego męki. I w jakiś sposób ta scena, podobnie zresztą jak ta na dole w ogrodzie, mocno operuje emocjami, mam wrażenie. Tak? Jezus bardzo podkreśla to, że dla niego cenny jest związek z uczniami. Tak? I jest jakby pewną rzeczywistą, pewną stratą to, że teraz dojdzie do rozłąki i dopiero potem będą mogli się znowu spotkać. Nie? Więc pomiędzy tymi elementami zachodzi ten związek, że właśnie Jezus przeżywa tutaj chwilę przed rozłąką, ale w społeczności. Ta społeczność jest dla niego, w społeczności uczniów, i ta społeczność jest dla niego ważna. Ważna i daje jakby bardzo wyraźnie sygnały do tych uczniów, że tak właśnie dla niego jest. Oczywiście w czasie tej pierwszej części po raz pierwszy zaczyna Jezus mówić wprost znowu o swojej męce, która się zbliża. No oczywiście treść modlitwy w ogrodzie również mówi właśnie o tym, że zbliża się męka Jezusa i jest to ostatni moment, kiedy jeszcze Jezus rozmawia z Ojcem, czy może istnieje plan B. No oczywiście jak nie istnieje, no to trudno, ale no warto zapytać przynajmniej, nie? Nie istnieje, tak? Nie istnieje. Jeżeli pamiętacie tą scenę skuszenia z Jezusem, kiedy tam właśnie diabeł mówi, no to rzuć się stąd, bo z tej dachu świątyni i zobaczymy, czy te anioły cię złapią, bo tak jest o tobie napisane, że nie pozwolę skaleczyć się twoim stopom, to w tej części ten motyw anioła powraca. Tak? Jeżeli byście przeczytali fragment z tej modlitwy, to jednak ten powrót anioła i pomoc anioła pojawia się zupełnie jakby w innym zrozumieniu właśnie tego,
jakie dzieło dokonał, miał dokonać Chrystus. Otóż kiedy Jezus się pyta Ojca, czy może oddalić ten kielich, ale jednak nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje, to wtedy pojawia się anioł, który go umacnia. Czyli jak diabeł starał się przedstawić swoją ofertę tak, no przetestuj Boga, czy rzeczywiście Cię ochroni, jak rzucisz się z tej świątyni, z dachu, tak, i czy pośle aniołów, to w chwili, kiedy spełnia się ta właściwa misja Jezusa, Jezus się rzeczywiście prosi Ojca o pomoc i rzeczywiście dostaje tą pomoc na drodze anioła, który go umacnia. Ale nie, żeby wykonać jakiś fajerwerk, ale żeby dopełnić swojej misji, która będzie miała która będzie określonym darem dla wielu innych, a nie fajerwerkiem dla samego siebie. Dobrze, o tym, co jest w środku, za chwileczkę tam zajrzymy. Druga warstwa, mamy zapowiedź zdrady i przez jednego z uczniów i zaznaczenie tam jest, że wypełnia się przez to słowo Pisma, tak? Że, bo on miał być zdradzony, Chrystus. I po drugiej stronie mamy dokładnie powtórzenie, tak? Zapowiedź uwięzienia Pana i podkreślenie tam dodatkowo, że tam jest, kończy się w takim razie już okres bezpiecznej takiej służby uczniów. Ale znowu zostaje powiedziane, że wypełnia się Pismo, bo został dołączony do grona bezbożnych. Jak tam ten tekst? Ktoś pamięta? Dokładnie, jak to tam jest? Został zaliczony do grona. Ja mam dobrą pamięć. Już. Tak, do nieprawych, a to za delikatne. Do przestępców był zaliczony, tak? Do przestępców był zaliczony i to jest prawdopodobnie aluzja do Izajasza 53:12 i tak dalej, co nie? Więc znowu mamy motyw wypełnienia się Pisma i tego, że Jezus właśnie ma być zdradzony, uwięziony, zaliczony do przestępców, tak? A co się dzieje jeszcze bliżej? Tuż wokół sedna całego tego materiału rozgrywa się kwestia wielkości ucznia, czym jest wielkość, czym jest wielkość według Jezusa. Jezus jakby tutaj usiłuje zdefiniować ją, jaka jest miara wielkości. Jak pamiętamy, w tej pierwszej części uczniowie zaczęli się spierać, kogo z nich można uznać za największego, tak? No i Jezus się włącza w tę dyskusję. I potem fragment uzupełniający to jest taki, powiedziałbym, case study, czyli po prostu przedyskutujmy ten problem, ale na przykładzie jednego jej osoby. I tutaj znowu Piotr się trafia jako szczęśliwy przykład, ponieważ on zawsze, a przynajmniej często, był przekonany, jaki jest, no i niestety, mówiąc tylko, został jakby przywołany i zapowiedziane mu zostało to, że zostanie w związku z tym przetestowany. Szczegóły tego zaraz Wam pokażę, bo to są dość ciekawe rzeczy. W środku zaś całości następuje wypowiedź Jezusa, w której Jezus przekazuje uczniom Królestwo Boże, tak jak Jemu Ojciec przekazał i tutaj jest właśnie pytanie, co ma autor na myśli w związku z tym przekazaniem Królestwa Bożego i jak rozumieć należy tą rolę apostołów jako sędziów nad pokoleniami Izraela. Przypuszczam, że mamy jakieś tam pierwsze wstępne skojarzenia, ale no, czy są trafne, to jest jakby jeszcze inna historia. Którą mamy godzinę? Ja już godzinę mówię, tak? To fatalnie. Bo szczerze mówiąc, przerwę widziałem za chwileczkę dopiero. Czy przeżyjecie, czy nie przeżyjecie? Przeżyjemy. Przeżyjecie, dobra. To w takim razie to, co chciałbym Wam pokazać, to teraz jak działa ten fragment pierwszy, czy ten Jezus ze swoimi uczniami w czasie Paschy, bo no, przyznaję, że byłem zaskoczony w jakimś tam stopniu, ale może nie całkiem, bo coś podobnego znalazłem również w innej Ewangelii. Ale jestem ciekawy, co Wy na to powiecie.
Dobrze. Czyli ten, to całe zdarzenie, to pierwsze, może przeczytam, żeby była, żeby nam się odświeżył tekst. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Motyw męki. Okej. Okay. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Okej. Okay. Myślę, że wyraźne powtórzenia, że czegoś Jezus nie będzie robił, aż kiedy się spełni Królestwo Boże. I wracamy teraz do tematu męki. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Dlaczego ten tekst był dla mnie między innymi wyzwaniem? Ano takie, dlatego, bo jaki status w chrześcijaństwie ma pamiątka wieczerzy, no to część z nas wie. W niektórych denominacjach jeszcze większy niż w innych denominacjach. Tak? Można powiedzieć, że nawet kluczowy. I przyznaję, że jestem w niemałym jakby zaskoczeniu, kiedy mamy tekst jakiś tam taki, tak? I to, co nazywało się czasami ustanowieniem, nie jest tu. Nie jest tu, tak? Nie jest w miejscu, do którego po prostu trzeba zmierzać, że to jest szczyt, to jest ta kwintesencja duchowości, tak? Ale jest gdzieś tu. I to nie jest znowu tu, ale jest tu. A w sednie jest raczej właśnie ta rozłąka, to braterstwo, ta społeczność Jezusa z uczniami, która teraz będzie musiała być przerwana, przynajmniej co do takiej formy, w jakiej oni ją do tej pory praktykowali. Więc to jest dość ciekawa sytuacja. Nawiasem mówiąc, coś tak podobnego mamy w Ewangelii Marka, o ile się nie mylę. A wiemy, że tej sceny w ogóle nie ma w Ewangelii Jana, tak? W ogóle tego nie ma. Więc no, sytuacja jest przynajmniej do przemyśleń. No więc to jest ciekawe, bo w tym momencie Jezus ewidentnie daje sygnał uczniom, że czeka go męka. Teraz widzimy, tą męka zostaje jakby zobrazowana po prostu tym, co rzeczywiście zostaje powiedziane. Czyńcie to na moją pamiątkę, tak? To jest jasne. To, ja nie chcę powiedzieć, że to nie zostało powiedziane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Niech to będzie dla was jakby nową perspektywą na tą Paschę. Bo jak wiemy, Pascha no to jednak była uroczysta kolacja, która świętowała zbawcze dzieło Boga, tak? Zbawcze dzieło wobec Izraela w przeszłości, w nadziei dopełnienia tego. No i tutaj właściwie oni mogą podjąć coś podobnego, tak? Natomiast sam ten akt, gest, tak? Wydaje mi się, że jeżeli się nie pomyliłem, no to no dla Łukasza na pewno nie ma tego ładunku duchowego, który przynajmniej, no można powiedzieć, że co najmniej po prostu w Kościele katolickim się nadaje temu, tak? No byłoby to bardzo trudne do połączenia mnie. Po prostu jak tam mniej więcej pamiętam, czym Eucharystia dla Kościoła rzymskokatolickiego jest, no to muszę powiedzieć, że pojawienie się go, tego tematu, tego nakazu w takim miejscu jest dla mnie trudno wytłumaczalne. Dobrze. Czyli akcent jest tutaj i tam na dole znowu jest ten, jakby te emocje. Emocje, kiedy Jezus bierze jednak uczniów ze sobą. Oni nie bardzo rozumieją, co się dzieje do tego ogrodu, tak? Ale jednak ich ze sobą bierze, prosi o modlitwę, tak? On sam się modli, aby ten test, który on przechodzi, on mógł przejść właściwie zgodnie z wolą Bożą. To, co zarzuca uczniom, to, że nie modlą się o to, aby jakby był im darowany tego typu test, tak? Bo albo darowany, albo żeby mogli ten test przejść sensownie, tak? Dobrze, nie rozwodzimy się za dużo.
jak wygląda środek tego naszego tekstu. Środek wygląda tak, że mamy właśnie tą rozmowę, zwróć uwagę, troszkę przed tym było to, że jeden z was mnie wyda. No to można sobie nawet zrekonstruować tą sytuację. Jezus mówi, no tutaj ja mówię, jeden z was, no nie wiem, no właśnie, przebije mi oponę, tak? No i teraz się będziecie rozmawiać ze sobą. Kto z nas miałby taki głupi pomysł, nie? No ten wygląda przyzwoicie, no to on może nie. No i wywiązuje się jakaś dyskusja. No i przypuszczam, że tak bardzo naturalnie od tamtego zdarzenia, tak? Nagle się wywiązuje dyskusja między nimi, kto ma uchodzić za największego, to nie? No i Jezus, że tak powiem, znowu się czuje przywołany. Co nie? I coś zaczyna tutaj mówić i pokazuje, jaki on widzi standard właśnie odnośnie służby i tego wielkości ucznia. I potem zostaje to jakby dopowiedziane poprzez to, co się wydarzy w rozmowie między Piotrem a Jezusem. Więc do tego za chwileczkę wrócimy. W środku mamy przekazanie Królestwa, abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie Boim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Nie wiem, jak wy to czytacie, ten tekst, bo co by to miało znaczyć? Chyba finał jest po objawieniu. No, trzeba powiedzieć, że chyba dość często mamy taką perspektywę prawie eschatologiczną, co nie? Bo tam jakieś trony się pojawiają w Apokalipsie i tak dalej. Jest coś, czas teraźniejszy, nie przekazuję. Jak? Przekazuję, co nie? Nie przekażę. No. Ale przekazuję. Tak. Czyli jednak teraz coś się ma dziać. Tak, teraz przekazuję. Tak. Ale coś będzie się działo w przyszłości. Albo teraz wam przekazuję, abyście robili to i to i to. Ale kiedy? No skoro wam teraz przekazuję, to co mi po tym, co będziecie robić później, no? Ale widzisz, to nie jest, to tak było z Dawidem. Został namaszczony, a królem był potem wieki później, tak? No wieki to nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, że wieki. Ale zwróćcie uwagę. Część z nas będzie czytać to właśnie tak eschatologicznie, tak? Że gdzieś tam w przyszłości będą. Ale zwróćcie uwagę, że to jest echo tej wielkości, przez której Jezus się przeciwstawia. My za wszelką cenę, nawet pomimo tej lekcji o innej wielkości, chcemy tutaj wpakować w uczniów tą wielkość, którą właśnie typowo właśnie uważamy. No ten wielki to jest właśnie, że siądzie na tronie i będzie mówił, a ty byłeś do bani. Spadaj. Nie, może tak będzie, ja nie mówię, że nie, ale chodzi mi o to, że po prostu błyskawicznie wczytujemy w takie sceny coś takiego. Ale gdybyśmy to chcieli popatrzeć na to, co Jezus robił, właśnie, co przede wszystkim powiedział liderom? Kto jest z was największy? Nie, liderom tym aktualnym, w Jerozolimie, co im powiedział? Nie, że się pomylili, tylko że po prostu przyjdzie szef i posprząta. I to im powiedział. Przyjdzie szef, przyjdzie właściciel winnicy i was wytraci. I winnicy da innym. No tak im powiedział przecież, co nie? A potem powiedział, że przyjdzie sąd na Jerozolimę, tak? To tak powiedział? Ale robotę i tak trzeba będzie ktoś musiał wykonać. Zwróćcie uwagę, że gdybyśmy pomyśleli o tym sędziowaniu w kategoriach Starego Testamentu, To teraz można by powiedzieć coś takiego, że po prostu bądźcie dla ludu tymi, którzy ich uczą, prowadzą, wspierają, tak? I tyle. Ja nie twierdzę, ja nie chcę tego za wszelką cenę wcisnąć, wy sobie sami wybierzcie, ale chcę wam tylko dać znać, że przeczytanie tego w tym kontekście, który się wytworzył, czyli tak, usunięcie aktualnych liderów, potrzeba bezwzględna nowych liderów, tak? Przygotowanie nowych liderów, uczniów, których, co Jezus cały czas robi. I teraz ma sytuację taką, że teraz wam przekazuje to królestwo, tak? Które po prostu będzie trzeba po prostu wykonać określoną pracę, tak? No jak przecież są fundamentem kościoła, faktycznie. No może tak, no. W porządku, okej. Ja tylko wam mówię, że po prostu jak często czytamy, a być może czasami można by przeczytać to trochę inaczej, co nie? Nie wiem, czy to jest dobre czytanie, co nie? Ale daję wam sygnał, że w tym kontekście całym odczytanie tego trochę inaczej też może mieć sens.
kościół. A mogą być, ale ta obie wersje mogą być. Wiem, za wszelką cenę chcemy się ratować. Obie wersje. Eschatologiczna jakby koncepcja pasuje się właśnie te słowa Pana Jezusa, że nie będę odtąd pił z tego owocu winności, aż nie zasiądę w nowym królestwie. Aha. Bożym. Więc tak. To zapowiada tą przyszłość. Tak, tak. To prawda. To prawda. To nie jest tak, że Królestwo Boże pojawia się jakby tylko i wyłącznie w tu i teraz. Oczywiście, że nie, ale jednak trzeba powiedzieć, że Jezus ustanowił również Królestwo tu i teraz, tak? I to, żeśmy na tym ostatnim wykładzie też mówili o tym Królestwie tu i teraz, bo Jezus powiedział, to nie jest kwestia, to jest kwestia trzymacie wiarę, tak? Trzymacie wiarę teraz, bo teraz to ustanawia w sposób kanał komunikacyjny, który pozwala wam trwać w tym, co jest sednem życia. Okej. Okay. Czyli to już mamy lekko przedyskutowane. Wybór to należy do was, żebyście tylko wiedzieli, że być może jest jeszcze inna droga, tak? Popatrzmy, co się dzieje w tej rozmowie z uczniami, jeśli chodzi o pierwszeństwo. Dużo schodków, ale generalnie wygląda tak, że są takie trzy schodki, tak? Powstał spór, kto ma uchodzić za największego, tak? No, kto ma uchodzić? Jezus zadaje mi pytanie potem, po chwileczkę. Kto bowiem większy, leżący czy służący, tak? Czyli no to jest skrót myślowy, lepszy na język polski, to potem jest ładniej po prostu obierane, czy po prostu ten, kto służy, czy ten, kto po prostu zasiada przy stołu, czy ten, kto... No, różne są wersje, ale generalnie tak jest rzeczywiście w Grece. Leżący czy służący, tak? No więc z życia wiemy, z obserwacji wiemy, że uchodzi za większego ten, który jest obsługiwany, a nie ten, który go obsługuje, tak? Tak to zwykle jest. I Jezus oczywiście mówi, tu był spór, kto jest większy. Jezus potem mówi, no wiemy, jak to wygląda na świecie, wiemy, i potem potwierdza to, czy nie leżący, czyli ten, który jest obsługiwany. No tak, tak zwykle jest, tak, rzeczywiście. Tak, królowie, leżący, kto jest większy, ale potem mówi coś takiego. Ale ja przyszedłem wam służyć. Tak? Czyli mówiąc krótko, jeżeli chcielibyście znowu naśladować mnie, to weźcie przykład ze mnie. Tak? Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Tak? Czyli po pierwsze wskazuje na siebie, jaki macie przykład. Patrzcie na mnie. Jeżeli uznajecie mnie za tego, kim jestem, to popatrzcie, co ja robię również względem was. To jest pierwsza rzecz. I tutaj jest teraz z kolei akcent ten najważniejszy, który mnie całkowicie rozwalił, trzeba powiedzieć. Przepraszam za kolokwializm, ale ja zaś jestem wśród was jako ten, który usługuje. Czyli jakby powtórzenie tego, co jest tutaj. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Tak? Czyli zwróćcie uwagę. Gdyby Jezus chciał komuś dać naganę, tak, to tutaj na końcu byłoby coś negatywnego jako przestroga. Tymczasem Jezus po raz pierwszy w tak oczywisty sposób, ale to jest, trzeba powiedzieć, kontekst nam się zmienił. To jest właśnie Pascha. Jesteśmy razem, tak? Mówi, ale przecież i wy względem mnie okazaliście się tymi, którzy mi pomagali, wspali mnie. Bo to nie jest tak, że ja moje życie, mój czas służby był, no taki powiedziałbym, niczym nie zagrożony. Wyście przy mnie wytrwali. I trzeba powiedzieć, że to wytrwanie będzie również jeszcze w tym ogrodzie, aczkolwiek tam będzie trochę senne czuwanie. Niemniej, to oni tam są, tak? A nie jest tak, że Jezus jest całkowicie sam. Mówimy tutaj o pokuszeniach, bo też jakby przyjmujemy ten tradycyjny sposób tłumaczenia tego. Ja wam przy Ojcze Nasz, przy Modlitwie Pańskiej sugerowałem, że to jest takie słówko, które może pierwotnie właściwie wskazuje na testowanie, badanie, czasami badanie w ramach sądu, badanie świadka i oczywiście również kuszenie czy pokuszenie. Problem polega na tym, że kiedy mówimy o wytrwałości misji, tak, o tym, żeby wytrwać na właściwych torach,
i nie odwracać się, mam wrażenie, że określenie pokuszenie nie jest całkiem trafnym tłumaczeniem. Tak? Bo Jezus teraz w tym ogrodzie będzie właśnie tak kuszony. To nie jest tak, że będzie o, ale plazma, ale teraz plazmy wyszły, to nie? Ale LCD, kurczę, no 68 cali. No, może się teraz zainteresuje czymś innym. Jakieś przekierowanie, po prostu mamy, kiedy widzimy o pokuszeniach, to mamy wrażenie, że po prostu pojawi się jakiś taka przeszkadzajka skądś, to nie? A tu chodzi o coś innego, to nie? On jest zdeterminowany, żeby pewną rzecz zrobić i nagle prawie u finału tej rzeczy uświadamia sobie, że jest jednak pewna bariera, która po prostu każe mu od nowa zadać sobie pytanie, czy mam tam dalej iść, czy też nie. I stąd jest to, potem będzie modlitwa do Ojca, tak? Ojcze, jeżeli jest możliwe, to cofnij ten kielich, tak? To nie są żarty, to ja wierzę, że to jest uczciwe postawienie Bogu Ojcu pytania. I mam wrażenie, że tutaj to, gdybyśmy pamiętali, że to słówko, to właśnie chodzi o ten testowanie, przetestowanie, sprawdzenie, zbadanie, czy jesteś rzeczywiście tym, za kogo się deklarujesz, jak mówisz, że jesteś, to mam wrażenie, że będziemy w niektórych miejscach przynajmniej trochę lepiej czuć to, co się dzieje w tekście. Okej, okay. Czyli zwróćcie uwagę, w tym ważnym momencie Jezus pokazuje na uczniów, nie dzielcie się, sami okazaliście mi pomoc i chcę, żebyście o tym wiedzieli i weźcie to jako zachętę, tak? Bo w pewnym sensie ten ich kierunek to jest znowu poszatkowanie tego zespołu, rozbicie ich tej takiej braterskiej więzi, a Jezus stara się przeciwdziałać temu, aby zachowali się względem siebie właśnie w tej, aby zachowali po prostu właściwą perspektywę w tej pozycji po prostu takiej horyzontalnej między sobą. Dobrze. Jeszcze króciutko Piotr. Do tego, co wcześniej Jezus powiedział, no, pojawia się przypadek Szymona Piotra. A mam takie pytanie, czy przypadkiem to, że oni, Pan Jezus mówi, że oni wytrwali z nim w pokuszeniach, nie odnosi się do tego, że powinni również z nim wytrwać w tym byciu sługą. Czyli nie powinni mieć tego parcia na szkło, tego parcia na tron. Bo tak mi się najbardziej kojarzy z najbliższego kontekstu, że wiesz, no, Pan Jezus też mógł na skróty złożyć szatanowi pokłon, tak? I na skróty objąć władzę, a oni jakby z nim w tym wszystkim całą tą jego drogę przeszli. Aha. I teraz mówię, jestem pośród was jako usługujący, a wy wytrwaliście. Mm-hmm. Czyli teraz nadal jest, bądźcie ze mną. Tak. Rozumiem, wiesz? Rozumiem. No trzeba by po prostu pomyśleć, bo na pewno Jezus coś takiego o wytrwaniu dla nich, w ich jakościach, kilka razy im powiedział. To jest przynajmniej tyle, co nie? Czy tutaj bym to jeszcze wrzucił, no to trzeba by się chwileczkę zastanowić. Dobrze, chcę wam pokazać, jak do tego tekstu, który przed chwileczką był na całym ekranie, teraz dopowiada coś scena z Piotrem. No więc Jezus, no to kolejna trudna scena od strony teologicznej, tak? Szatan o coś prosi i zostaje wysłuchany, tak? To jest bardzo ciekawe i to po prostu moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje, jak niewiele wiemy, co jest za zasłoną. I tyle. W każdym razie Jezus mówi do nich wprost i to jest ważne. Tak? Otóż będziecie przetestowani i potem zaczyna się... to jest dość ciekawe, bo mówi do Szymona, ale że rzecz dotyczy ich wszystkich. Tak? Żeby was przesiać jak pszenicę. I potem kontynuuje do Szymona. Ja zaś prosiłem za tobą. Tak? Czyli szatan prosił o coś sobie, Jezus prosił o niego, aby was przesiać, ale mówi, ale ja, żeby się ostał w jakimś sensie. Tak? I zwróćcie uwagę, że to jest właśnie niesamowite, bo oczywiście możemy to powiedzieć, że to są słowa tylko i wyłącznie do Piotra. Ale myślę, że Łukasz by tak nie robił, gdyby to było tylko i wyłącznie do Piotra, bo jednak składa świadectwo tym swoim tekstem dla czytelnika, żeby czytelnik wiedział, jaka jest postawa Chrystusa, jakie jest jego oczekiwanie, jaka jest jego nadzieja względem każdego, kto czyta ten tekst. Nie? I w każdym razie zwróćcie uwagę, że czyli Jezus go zapewnia co do siebie, jakie jest jego postawa względem Piotra.
i od razu mówi, a jeszcze ci powiem coś więcej, tak? A ty kiedyś, zawróciwszy, utwierdzisz braci swoich. Więc w tym jednym zdaniu jest powiedziane coś takiego. Modlę się o to, żeby nie ustała twoja wiara, ale w połączeniu z tym następnym, ale coś ci się przytrafi. Natomiast mówię ci już teraz, że jeśli się nawrócisz kiedyś tam, zawróciwszy, będziesz mógł wykonać określoną pracę, tak? No i oczywiście tutaj Piotr szaleje, tak? No, no takie rzeczy, co to za historia? Na śmierć jest to. Na śmierć. I zwróćcie uwagę, że tutaj jest jakby taka bardzo obrazowa właśnie to, kto... Oni tam się spierali, kto jest z nich największy, tak? Tutaj może nie mówi, że jestem największy, ale mówi, ale jestem naprawdę niezły, co nie? Jestem naprawdę niezły i trzeba powiedzieć, że to naprawdę niezły to jest właśnie to, co za chwileczkę zostanie przetestowane, tak? Tak, czyli nie jest to, że po prostu on mówił, że jest niezły, a teraz to pokuszenie będzie dotyczyło jakiegoś tam nie wiadomo czego kompletnie, tak? Nie, on właśnie w tej sferze zostanie przetestowany, czy zadziałał tak, jak się przedstawił. No i Jezus mówi więcej znowu, tak? Powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dzisiaj kur, a ty trzykroć zaprzesz się, trzykroć zaprzesz, że mnie znasz w ogóle, tak? I oczywiście można powiedzieć, że to jest wszystko bardzo takie, ta część dolna, zwłaszcza taka negatywna, tak? Ale chciałbym, żebyśmy na to popatrzyli również inaczej. Jak się nie zna tej sytuacji, tej kolejnej, no to gdyby była tu kropka i nic więcej byśmy o Piotrze nie pomyśleli, no to bo szczerze mówiąc, no to ta rozmowa się nie zakończyła dobrze, tak? Oczywiście może to zadziała, ale dobrze się nie zakończyła. Natomiast z chwilą, kiedy się określone rzeczy wydarzyły i wiem, że się wydarzyły, i jak Łukasz podaje, że kiedy ten kur zapiał, a Piotr już był po tym trzykrotnym zaparciu się, Jezus się spojrzał na niego i Piotr sobie przypomniał to wszystko, tak? I problem polega na tym, że właśnie w tym momencie jest pytanie, kiedy upadamy, kiedy po prostu robimy jakieś chłopce, to jest pytanie, czy pamiętamy o tym, co nam Bóg powiedział generalnie. Bo wygląda na to, że Jezus mówi mu przynajmniej tyle. Upaść niestety możesz, tak? Pytanie, czy przepracujesz to? Czy to przepracujesz we właściwy sposób? Jeśli przepracujesz, to może się okazać, że będziesz bardzo pomocny w tym, co nadal mam dla ciebie, abyś robił. Myślę, że to raczej wygląda na proroctwo. Oczywiście, że to z punktu widzenia Piotra to jest proroctwo, bo przecież Jezus mu mówi konkretnie, co się wydarzy. Ale jest to ewidentna jakby właśnie taka zapowiedź do tego, że po prostu możesz po tym zdarzeniu powiedzieć, jestem do bani. Marku, oto szatan wybronił sobie. Oby nie. Ale taka jest nie, prawda. Nie, to, ale taka jest prawda. Imię, dokładnie. Dokładnie, bo to jest pytanie, bo inaczej. No Piotr zaparł się Jezusa w taki sposób, powiedziałbym, bardzo wyrazisty, konkretny. Czy znasz tego Pana? Nie znam. Nie, a gdzieżby tam? Ale rzecz polega na tym, że my robimy dokładnie to samo, tylko że w innych obszarach, ale kiedy po prostu powiemy sobie przynajmniej w nas samych, no mając tę świadomość Boga, jaką mam, tego nie powinienem powiedzieć, a tego nie powinienem zrobić, tak? A tak się nie powinienem zachować. A to robię. No i co? No i co teraz mam? I teraz i to jest dokładnie, to jest fragment, który opisuje tak samo mnie, jak i Piotra, tak? Tak, pamiętam. Dobrze. Dobrze, zróbmy przerwę, naprawdę, bo to chyba już jesteście wykończeni całkiem.